Tak wygląda moje marzenie. Piękna Toyota 4Runner 5. generacji. Niestety to nie jest mój samochód, to jest samochód naszego widza, który przyjechał do mnie pokazać, pozwolił mi pojeździć, no ale niestety nie chciał sprzedać. Więc moja Toyotka, może mniej wymarzona, ale równie piękna, stoi za mną. Dużo się działo, sami wiecie, że zakup samochodu to nie jest łatwa decyzja. To jest droga przez mękę, to jest po prostu udręczenie, nieprzespane noce. Dlatego o tym troszkę opowiem. Dlaczego nie kupiłem 4Runnera ze Stanów i go nie ściągnąłem? I taki był plan pierwotny i rzeczywiście bardzo dużo firm oferowało mi taką pomoc. I dobra wiadomość jest taka, że w Polsce jest bardzo rozwinięty, można powiedzieć profesjonalny rynek firm, które się tym zajmują. Dostawałem bardzo konkretne oferty, gdzie było wszystko wyszczególnione. Ile co kosztuje, jaka jest ich prowizja. I ta prowizja nie jest duża, no tam 2,5 tysiąca do 3 czy 4, w zależności od firmy. Nie zdecydowałem się na auto ze Stanów, dlatego, że po pierwsze nie miałem cierpliwości, nie chciało mi się czekać, a po drugie dostałem też bardzo dużo informacji od ludzi, którzy jednak odradzali mi taki zakup, że opowiadali mi swoje historie, że wtopili, że to zawsze jest takie ryzyko i tak naprawdę żadna z tych firm, które się tym zajmują, nie da mi takiej 100% gwarancji, nie weźmie odpowiedzialności za samochód, który ściąga i zawsze może być to mina. No i niestety miałem dużo takich telefonów, maili od ludzi, którzy mówili: Adam, zastanów się dwa razy. Wiem, że patrol z BM-ką to nie jest, ale zauważyłeś, że nic się nie dymi z tyłu? No nic się nie dymi, ale ona w ogóle z taką lekkością pokonuje ten piasek. To by tłumaczyło, dlaczego w Dubaju tak chętnie upalają tym po tych wydmach, bo naprawdę ona na piachu to się czuje jak w domu. Tak? No, i mogę jechać i na drive, ale blokuję sobie trójkę na przykład, żeby mieć cały czas pełen zakres obrotów i bardzo ładnie w ogóle, nie muszę brać jakichś dużych rozpędów. Fakt, że ten piasek jest taki dosyć zbity dzisiaj, ale myślę, że na kopnym piasku też nie będzie miała problemu. No my w ogóle nie spuszczaliśmy dzisiaj ciśnienia z opon, a jeździ jak chce i po czym chce. Było dużo propozycji, żeby ściągnąć taki samochód w całości, nierozbity, na przykład z krajów arabskich, bo też dużo firm w Polsce tym się zajmuje. I dostajecie samochód, który jest jakby no nieuszkodzony. Zachęcające to było na początku, dlatego że ceny takich samochodów, brałem pod uwagę właśnie Toyoty, są bardzo atrakcyjne. Przelicznik jest taki mniej więcej 1 do 1, czyli tam 80-90 tysięcy, powiedzmy, złotych, to jest koszt zakupu tego auta właśnie w takich krajach. No ale niestety finalna cena rośnie i to rośnie przynajmniej dwukrotnie, dlatego że do tego trzeba doliczyć te wszystkie absurdalne podatki, cła, akcyzy, te wszystkie nieszczęścia, więc finalnie taki wymarzony 4Runner kosztowałby około 160, nawet do 200 tysięcy złotych. No i też trzeba oczywiście na ten samochód poczekać, no i też nie wiadomo, co się kupuje, bo zawsze tam jakaś niespodzianka może być. No ogólnie 4Runner był fajniejszym takim wyborem, tak mi się wydaje przynajmniej, ale oczywiście większą ciekawostką przede wszystkim, bo jednak FJ-y już są długo na rynku, opatrzyły się trochę. 4Runner jest takim samochodem świeżym, który myślę zastanawia wiele ludzi, no ale niestety jest problem dosyć spory, żeby to auto sobie kupić, a w zasadzie nie da się go kupić tak od ręki, no chyba że ma się z 200 tysięcy, ale... 4Runnerów w Polsce nie było żadnych, które mnie interesowały. Bo na przykład była taka fajna oferta, że tam 4Runnerek taki ładny, cena tam powyżej 100 tysięcy, ale się okazuje, że sprzedawca zapomniał powiedzieć, że to auto nie ma napędu na 4 koła. Więc może mam taką propozycję dla ludzi, którzy zajmują się sprowadzaniem samochodów ze Stanów czy z Dubaju. Wszystko jedno. Wiecie, że jest popyt na takie samochody, wiecie, że ten popyt, że tak powiem, nakręci teren wizja, wiecie, że chętnie, prędzej czy później kupię taki samochód, więc może zamiast ściągać na przykład Tacomy, bo jakby nie rozumiem, dlaczego ten samochód jest bardziej popularny na przykład od 4Runnera, to zacznijcie kombinować i ściągajcie 4Runnery, udowodnijcie, że są to samochody dobrze naprawiane, że są warte swojej ceny, a ja wam gwarantuję, że one się bardzo dobrze będą w Polsce sprzedawały, czego ja będę najlepszym przykładem, prędzej czy później. No na razie bawię się FJ-ką. Takich Toyotek w Polsce jest rzeczywiście dużo, jest w czym wybierać i ten samochód, no nie wiem, można kupić za 80 tysięcy, a można kupić za 260 tysięcy, bo ceny są bardzo różne. Ja oczywiście na samym początku chciałem, tak jak wszyscy robią, że następny samochód musi być lepszy, nowocześniejszy, komfortowy i bardziej terenowy. No i też zacząłem szukać właśnie FJ Cruisera, takiego, nie wiem, z 2014 roku, z końcówki produkcji. I są takie auta, fantastyczne auta, nawet wyposażone też offroadowo, no ale cena to jest powyżej 150 tysięcy. I w pewnym momencie
zastanowiłem się, po co mi jest samochód. Dlaczego właśnie chcę kupić FJ Cruisera? Odpowiedziałem sobie na te pytania, że tak naprawdę to jest trochę auto zastępcze. Że to będzie moja pierwsza Toyota i nie ma sensu, żebym na 2-3 lata, bo pewnie tyle pojeżdżę tym samochodem, na tak krótki okres wydawał maksymalnie dużo kasy tylko po to, żeby mieć świeży samochód. Bo tak naprawdę, jeżeli się zrobi analizę właśnie tego modelu, to na przestrzeni lat dużo tutaj się nie zmieniło. W środku i tak naprawdę na zewnątrz to jest nadal to samo auto. Oczywiście są pewne zmiany konstrukcyjne, ale tak naprawdę to jest ten sam samochód, więc po co wydawać całą kasę na auto najdroższe na rynku? Poza tym chciałem w sobie przełamać właśnie takie, no, oczywiste podejście, że to musi być na pewno lepsze, droższe, luksusowe auto, bo stwierdziłem, że może warto zobaczyć, jak jeździ samochód, który na przykład jest z 2007 roku. W środku jest czyściutko, co w moim przypadku jest naprawdę dużą zmianą, że jest czysty samochód. To wnętrze rzeczywiście jest takie, nie chcę powiedzieć prymitywne, ale takie proste. No widać, że to są lata 2000. Ale co mogę powiedzieć, że nie widać śladów zużycia. Naprawdę tutaj nie są te wszystkie plastiki powycierane. I tak postanowiłem, że jednak zrobię wbrew tutaj oczekiwaniom. Na przykład Patryka, który powiedział, że kupno FJ Cruisera to będzie krok wstecz w stosunku do Wranglera. Oczywiście, że tak, bo Wrangler to jest świeże auto, 2017 rocznik. I oczywiście, że ta Toyota jest bardziej prosta, bardziej prymitywna, gorzej wyposażona. No, jeszcze nie wiem, czy mniej dzielna terenowo, bo testy z Wranglerem będą i porównanie, ale to jest samochód, który z tego, co było na rynku, jest najbardziej rozsądnym wyborem, najbardziej ekonomicznym wyborem i moim zdaniem najlepszym wyborem, jakiego dokonałem. Przynajmniej dzisiaj o tym tak mówię, 3 dni po zakupie, bo jeszcze nie byłem na warsztacie i wtedy się w ogóle wszystko zweryfikuje. Toyota normalnie działa jak zwykła terenówka, ale jest tutaj blokada tylnego mostu, ale też jest system A-Track. I teraz chcę zobaczyć, czy na rolkach będzie widać różnicę. No i o to mi chodziło, taką dzielność terenową, czyli system A-Track, który jak widać bardzo sprawnie działa. Oprócz tego mam tylną blokadę, taką 100% mostu. Ameryka to znaczy, że się nie zapięła, czy co? No a skąd ja mam wiedzieć? Przecież to dopiero świeży samochód. Może delikatne rusze, to się zapnie. Nie podoba mi się, że to jest na czerwono. To tak jakby nie działało albo się popsuło, co nie? No i działa. Widzisz, zapięła się. No, bardzo ładnie. Kurde, ja zapomniałem, że ja mam fachowca od Toyot. Przecież naprawiałeś takie Toyoty. Ale FJ-ki były bardzo rzadkie na warsztacie. Ja przez całą moją karierę mechanika, która trwała z 1,5 roku, to chyba z dwie FJ-ki miałem styczność, z dwoma jeździłem chyba jakoś. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że tu jest dużo kłamstwa w tym zdaniu, że kariera i mechanika. Jedyne się co zgadza... Bo to było tak żartem powiedziane, wiesz. Bo to ani kariera, ani mechanika. No dobra, ale co naprawialiście w FJ-cie? Ojejku, to ty, nic tam się nie stało jakiegoś, to jakieś przeglądy były. A-Track w działaniu. A tak w ogóle to jesteś zadowolony, że kupiłem tą Toyotę, czy tak chodzicie z Patrykiem się po... podśmiechujki są z tyłu. Dobra, nie, może no. Nie odpowiadaj. Dobra, w dupie wam, mam wasze porady. To jest moja Toyota i ja się będę z niej cieszył. A wasza opinia, wiesz gdzie mi tamten? Nie, ale ja byłem za FJ. Znaczy bardziej za Forerunnerem, ale FJ-y lubię. Ale Forerunnera nie było. Ja wiem jaka jest sytuacja, dlatego ci powiedziałem, że ta FJ-ka jest rozsądna. Jakby moim problemem jest to, że jestem niecierpliwy. Tak, to jest bardzo duży problem. Wiesz, czekać na Forerunnera 3 miesiące, później go naprawiać przez jeszcze miesiąc. Muszę mieć jeden samochód, żeby się nim cieszyć, więc może to, co zaoszczędziłem na tej Toyocie, to wpakuję teraz, żeby ściągnąć Forerunnera ze Stanów, ale znowu nie chcę się wydawać kasy. Czemu nie można się cieszyć prostszym samochodem? Można. Można. Jeszcze raz to przyjadę, bo mi się podoba. Może nie wszyscy wiedzą, ale FJ to jest skrót od nazwy Fake Jeep. Także Adam nawet nie wie, ale podświadomie do Jeepa go ciągnie. To jest samochód z bardzo ciekawą historią, bo wiadomo, że Toyoty FJ były produkowane w Stanach, ale ten samochód trafił do Japonii i z tej Japonii trafił do Polski, no i teraz trafił do mnie. I co się okazało, że z Japonii ten samochód dla poprzedniego właściciela ściągała bardzo znana firma Stradale. Cześć, witam was, Łukasz tutaj firmy Stradale Malusaka.
i w dzisiejszym małym walk around chciałem wam zaprezentować dość ciekawy samochód po lekkich modyfikacjach, mianowicie Toyota FJ Cruiser, importowany ze Stanów Zjednoczonych w 2009 roku do Japonii. Taka jest pierwsza rejestracja tego samochodu w tym oto kraju. Samochód ma przejechane jakieś 130 tysięcy kilometrów i odkupiliśmy go od jednego z naszych partnerów w okolicach Tokio. Mam pełną dokumentację, jak to auto wyglądało w Japonii. I wyglądało rewelacyjnie, bo tam nie było grama rdzy na tym samochodzie. A przypominam, to jest 2007 rocznik. Poza tym w Japonii ten samochód był, no chcę powiedzieć, lansowozem. To nie było auto do terenu. Ten samochód jeździł po mieście, po prostu lansując siebie i właściciela, i był wyposażony w jakieś absurdalne rzeczy, na przykład Lambo Dorsy, czyli takie drzwi jak w Lambo podnoszone do góry. I on w takim stanie przyjechał do Polski i ten właściciel ma te mocowania i powiedział: Adam, chcesz takie Lambo Dorsy? To ja ci je dam, sobie zamontujesz. No ale nie mam aż takiej odwagi. Poza tym fatalnie tam się wsiadało. Także w środku były jakieś wielkie monitory, Podem były światełka, jakieś stroboskopy. No to była taka choinka, która po prostu, no ten samochód nadal rzuca się w oczy swoim wyglądem, ale w Japonii to musiało naprawdę budzić jakiś taki postrach, bo w Japonii ten samochód był na 35-calowych oponach. Jest bardzo oryginalnie, że tak powiem, pomalowany i ma dużo takich oryginalnych japońskich wstawek. Nie wiem, o co chodzi, ale jest kilka takich elementów na tym samochodzie. Jakby na razie się nad tym nie zastanawiam, w ogóle jeszcze nie ochłonąłem za bardzo, żeby zastanawiać się, co z tym autem robimy. Adamowi się przyfarciło, bo wiadomo, że do szpanu też potrzebne są ładne felgi. Ktoś tam w tej Japonii założył bardzo ładne felgi, nie można się do nich przyczepić. Ogólnie są to alusy. No i super się prezentują, ale dowiedzieliśmy się właśnie od sprzedającego, że szukał piątej felgi na zapas, żeby był komplet na samochodzie. Znalazł, ale nie kupił. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że sztuka kosztuje 6 tysięcy złotych. To jest strasznie dużo i pewnie Adam też tego zapasu nie dokupi, ale ogólnie felgi prezentują się pięknie i są w rozstawie patrolowym, także już ci zazdrościmy. Mogę sprzedać, jak chcecie. Nie, no zostaje na stalówkach. Jest radio zmienione. No ale mówi do mnie po japońsku, takim głosem jakiejś miłej pani, codziennie jak to odpalam. Nie da się przestawić języka na angielski, więc biorę telefon, przykładam, jest taki translator online i on mi mówi, co trzeba nacisnąć, żeby tam się bluetoothem połączyć. Także radio będzie do wymiany. Tutaj Paweł ci pokaże, bo są jakieś kamery w lusterkach i z przodu jest kamera i z tyłu jest kamera. Jest specjalny wyświetlacz, który coś tam wyświetla. Jest bardzo rozbudowany system audio. Pod fotelem jest jakiś subwoofer. Jakieś dziwne rzeczy. To jakby kolejny dowód na to, że ten samochód był takim po prostu wozem do lansowania się, a nie do terenu, co mnie oczywiście cieszy. Zakup tego auta to też jest jeden wielki zbieg okoliczności, ale taki pozytywny, bo to nie był samochód wystawiony na aukcjach, bo historia w skrócie jest taka, że była szefowa mojej żony ma męża i ten mąż miał ten samochód, ale nim nie jeździł, a że ta była szefowa to bardzo sympatyczna szefowa, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, nawet wynajmowaliśmy od niej taki domek w Bieszczadach, no w każdym razie znaliśmy się i ona ogląda Terenwizję, pozdrawiam serdecznie, i ona napisała do mojej żony, że jest taka Toyota, o której Adam marzył. Moja żona nie wiedziała, że ja marzyłem o Toyocie, bo jeszcze nie wiedziała, że chcę kupić Toyotę, ale ten fragment pominę. Będzie remont kuchni w ramach zadośćuczynienia. W każdym razie, jak zobaczyłem zdjęcia tej Toyoty po raz pierwszy, to mówię, to jest niemożliwe, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, bo ten samochód wyglądał i nadal wygląda fantastycznie. I mówię, tylko żeby nie przesadzili z ceną. Ale cena była całkiem spoko, opowiem o niej później. Także w sumie kupiłem auto od ludzi, których można powiedzieć znam. Są to bardzo tacy normalni, fajni, uczciwi ludzie. Właściciel tej Toyoty jest człowiekiem, który bardzo dba o samochody i tutaj nie ma żadnej rzeźby, bo nawet jeżeli coś wymieniał w Toyocie, jakieś pierdółki, to brał to z Asą. Widziałem tam jakieś dolne wahacze są nowe i tak dalej, i tak dalej. A najfajniejsze jest to, że jeszcze za ten samochód nie zapłaciłem, bo ja go wziąłem i Łukasz mi powiedział: Adam, pojeździ sobie, zobacz, czy wszystko działa i później się dogadamy. Więc już parę rzeczy znalazłem, żeby cenę urwać. Na przykład tutaj nie działa to postojowe oświetlenie, co nie? To myślę, że z 5 tysięcy taniej będzie. A już oglądałem to Turi, ale jak się wymienia takie ten oświetlenie tutaj, jest wszystko w internecie. Mówię o tym dlatego, że jeżeli chcecie kupić samochód terenowy, to nie pytajcie Terenwizji, tylko poświęćcie trochę czasu, żeby się dowiedzieć, poznać te modele.
wszystko jest w internecie, jest mnóstwo filmów i wydaje mi się, że jeżeli ktoś traktuje zakup auta poważnie, to powinien w ten sposób poznać wszystkie bolączki, plusy i minusy tych samochodów. Ja siedziałem naprawdę nocami i oglądałem wszystko o Toyotach. Można powiedzieć, że nawet już powoli jestem specjalistą, Paweł. Cieszę się. No człowieku, ja mam taką zasadę, że jeżeli kupuję samochód, to dowiaduję się o nim wszystkiego. Żeby tak jeździć świadomie i bezpiecznie, że wiem, co może mnie tam się urwać. Od czasu do czasu z Pawłem zaliczaliśmy różne komisy, żeby zobaczyć inne Fioty. I to był dramat, kiedy pojechaliśmy po auto z podobnego rocznika, ale powiedzmy 20 tysięcy droższe. I się okazało, że samochód z Kanady od spodu jest cały zapaćkany jakimś biteksem. To jest jakaś straszna maniera tych wszystkich komisów, że oni upierdzielają te samochody, tłumacząc się, że proszę pana, no bo ono stoi na placu i tam rdza od spodu łapie. Więc ją zabezpieczyliśmy. To nie jest zabezpieczenie. Ten samochód wyglądał tak koszmarnie, to wszystko tak się lepiło. Widać było te płaty rdzy, które odpadają. Więc od razu stamtąd uciekliśmy i Paweł powiedział, człowieku, nawet się nie zastanawiaj, bierz to, co jest, bo tutaj rama praktycznie jest w idealnym stanie, no z tyłu są takie naloty rdzawe, ale ta rdza pojawiła się już dopiero w Polsce, no bo wiadomo, jak u nas wygląda zima, solenie i tak dalej. Tak naprawdę ja kupiłem kompletny samochód w teren, bo nawet są poszerzenia, bardzo ładnie zamontowane, nawet śrubki jeszcze nie są podzewiałe. Opony to są 33 cale. No i wydaje mi się, że słusznie. No właściciel powiedział, że 35 cali te z Japonii to były za duże i trochę obcierały. Ale to są MTEC-i, powiedzmy, które mają 2 lata. Więc co? No prawie gotowy samochód w teren. No dobra, co w niej trzeba by zmienić, twoim zdaniem? Czy wiesz co? Tu nie trzeba dużo zmieniać i też zależy do czego. Na pewno ja bym snorkel założył, bo ja jednak lubię bezpiecznie się czuć przejeżdżając przez jakąś wodę. No i może bym MTK zaryzykował jednak, bo zobaczysz sobie, jak pojeździsz, że te opony na płocie też są podobne bardzo do radarów. No i co? Wyciągarka tak dla bezpieczeństwa i ja osobiście zmieniłbym sobie zderzak z przodu na jakiś taki fajny, stalowy, ale taki delikatny, lekki wizualnie, który nadałby jej takiego fajnego charakteru, bo ona trochę wygląda jak taka krzyżówka Wranglera z Toyotą 40, takie nie wiadomo co, a jakby się jej zrobiło jakiś fajny taki przód, żeby nabrała takiego pazura, to wtedy by tak już bardziej mi się podobała, była bardziej po mojemu. No ciężko się czepiać silnika, przecież to jest V6. 4-litrowe, dobrze mówię, Pawełku? To jakieś ma oznaczenie takie toyotowskie tam w waszym żargonie toyotowców byłych? GR. GR? Silnik, no. Tak. 90 tysięcy przebiegu w milach, czyli 140 tysięcy. No i jest założona instalacja gazowa. Widzę, że to jest jakiś stag. Butla pod podłogą i bagażnik. Proszę bardzo, jaki wielki. Naprawdę duży bagażnik, co? Taki... Jak ty się odnajdziesz w tym aucie po krótkim Wranglerze? Właśnie jeszcze nie wiem. Ewidentnie Toyotka jest dłuższa i większa niż Wrangler. Czuję, że też jest trochę taka cięższa. No ale spalanie na gazie to w ogóle będzie najtańsze auto w eksploatacji. No bo jeżeli ona pali, nie wiem, 14-16 litrów, no to jeżeli to podzielisz przez cenę gazu, no to żaden patrol taki tani nie będzie. Ile to ma koniec? 270 chyba, tak jak widziałem. Czyli teoretycznie podobnie jak Wrangler, ale wydaje mi się, że to jest trochę większe i cięższe auto, więc może będzie gorzej przyspieszało. Ale to i tak jest taka moc, że jedziesz i masz frajdę. No to jakby... Jak się cieszę, że tu nie ma żadnych turbin i innych kombinacji, wtrysków. Nie lubię diesli, no i tyle. A przy pokrywie zaworów wyciek jest. Coś musi być. Sam nie mogłem uwierzyć, że to auto było wyposażone w takie zawieszenie, bo zacząłem sprawdzać, co to jest za marka. To jest amerykańska firma i to zawieszenie w momencie zakupu kosztowało powyżej 20 tysięcy złotych. I teraz mam bardzo duży dylemat, bo nie wiem jeszcze, w jakim stanie są tutaj te amortyzatory, sprężyny po tylu latach, no bo to myślę, że ponad 10 lat ma. Także z jednej strony mam auto, które ma fajny zawias, naprawdę taki fajny, tylko nie wiem, czy on jest fajny, bo jeszcze nie byłem u kogoś, kto to potrafi zweryfikować. I teraz oczywiście patrzyłem na te zbiorniczki, przewody i one troszkę są skorodowane, ale nie wiem jeszcze, czy trzeba je zweryfikować, coś tam wymienić i tak dalej. Także może ktoś ma takie doświadczenia i jest w stanie to ocenić, czy ten zawias się nadaje.
trzeba go tam delikatnie odświeżyć i będzie jeździł, czy jednak kupić nowe zawieszenie, z czym oczywiście się liczę, no ale cena jest jakby na tyle sensowna, że nawet jeżeli wydam teraz na zawieszenie, a zawieszenie chcę mieć dobre, bo no jednak Paweł z Patrykiem mnie przekonali, że jak masz fajne zawieszenie, to po prostu masz fajny samochód. No i jak to zweryfikować? Kto się tego podejmie? Bo fajnie jakby zostało, no to wtedy nie muszę wydawać pieniędzy, tak? Ale z drugiej strony, jak to już jest zużyte, to czy domówić to zawieszenie ze Stanów, czy może są fajniejsze zestawy w Polsce? Dziwna sprawa, bo pękła troszkę sprężyna jedna przednia i ten samochód 3 miesiące stał na podnośniku i czekał na sprężynę, bo ją zamówił w Stanach, ale jakoś nie dojechała. No ja oczywiście nie chciałem czekać i byłem tak napalony, mówię, że zakładamy starą sprężynę, no będzie troszkę krzywo stała, ale przecież jakby da się jeździć, więc założyliśmy starą sprężynkę, no i właśnie tutaj sobie testujemy tą Toyotkę, czekając na nowe sprężyny. Przede mną chwila prawdy, bo jadę do Maxmoto. To jest taki bardzo dobry warsztat, który zajmuje się Toyotami, głównie terenowymi. No i jadę na taką weryfikację tego samochodu od spodu, bo ja go oczywiście nie oglądałem, nie miałem na to czasu, a po drugie jakby mam zaufanie do człowieka, który go sprzedaje. Także zaraz się wszystko okaże. Poza tym druga kwestia jest taka, bo myślę, że tam coś wyjdzie, no ale jakby dramatów nie przewiduję. Druga kwestia jest taka, że chciałbym mieć warsztat, gdzie będę go serwisował. No i ja wychodzę z założenia, że terenówki trzeba serwisować tam, gdzie się znają na tych samochodach i musi to być warsztat, który zna Toyoty. Paweł, samochód tu zostawiłeś i zapomniałeś odebrać. I to jest właśnie to, co mi się podoba i dlatego uważam, że samochody terenowe muszą być serwisowane tam, gdzie się ludzie znają na tych samochodach, bo od razu wiedzieli, gdzie zajrzeć, co sprawdzić, zauważyli pewne rzeczy. Na przykład była niedokręcona zwrotnica. Niedokręcona była? Niedokręcona. No tak jak widać. Aha, tego nie widziałem. Pewnie nikt w to nie uwierzy, ale dzisiaj rano wyciągam koszulkę z szafy, teren wizyjny oczywiście i proszę bardzo, co było na koszulce? Ekipa Minionków i bardzo bym chciał, żeby to było na tej Toyocie, bo to jest Minionek i to będzie, że tak powiem, ekipa, która będzie jeździła w tym samochodzie, więc chciałbym, żeby to było na przykład na takim pokrowcu na tylnym kole. Ale do tego dojdziemy. W każdym razie, co się okazało na przeglądzie, bo to jest najważniejsze. Nie wiem, czy zacisk się nie grzeje ten prawy. Albo łożyska. Chciałbym, żebyście to zerknęli, rzucili koło. Tuleja jest rozwalona. Wewnętrzny przegód po prostu żyje swoim życiem. Załóż 35, to się szybko zweryfikuje, co jest do wymiany. O, to... Nie można będzie opuścić. W sumie po takim gruntownym przejrzeniu tego samochodu taka rzecz najbardziej pilna do wymiany to była przednia piasta, bo tam się po prostu łożyska rozsypały. To wygląda jak luz. Łożysko koła, panie Adamie. Twierdzić, że jest do zrobienia i to na szybko. Ja czułem, że coś tutaj jest do zrobienia. Śmiem twierdzić, że nawet na dzisiaj i na zaraz. Bo śmiem twierdzić, że mamy na stanie. Dawaj. A jak jest na stanie, to jest 2 razy drożej. Nie no, śmieję się. Ale 2 razy szybciej. Ale dobrze, że jest na stanie, zobacz. To jest właśnie porządny warsztat. Przyjeżdżasz, diagnoza, naprawa, wymiana i wyjeżdżasz sprawnym. Dla mnie to jest nawet zbyt poważny warsztat. Bo się stresowałem, bo oni są, wiesz, zbyt dokładni. No i druga sprawa, też taka, no, niecierpiąca zwłoki, to był jeden zapieczony tłoczek w zacisku. Brać czy oddać auto? No brać! Jako, że pracujesz w serwisie tej marki, to jak najbardziej brać. Dam ci zarobić, tak? O, ja to przekażę wyżej. Brać! W dobrym stanie? Bardzo dobrym stanie. Dużo wyszło, czy to tak normalnie pierdółki? Mniej niż się spodziewałem. Tak? Pozytywnie zaskoczony. Dokładnie. To pomyśl, jak ja się teraz czuję, bo jechałem taki naprawdę zestresowany, bo wiem, że wy nie bierzecie tutaj jeńców i sprawdzacie wszystko. No tak. No, także bardzo się cieszę, dziękuję. Będę u was klientem, ale mam nadzieję bardzo rzadkim, także dużo na mnie nie zarobicie. To piękne auto nie będzie się psuło. Trzeba przyznać, że Toyoty są drogie. Jakby może to nie jest cena G-klasy, bo tam już jest absurd. Może to nie jest cena Defendera. Naprawdę z ręku na sercu szukałem Defendera. Tej starszej generacji, bo te nowsze to są w ogóle poza zasięgiem. Ale taki stary Def, 170 tysięcy, Paweł. I ławeczki, wiesz, wzdłuż auta, jakbyście tam z tyłu siedzieli. Tutaj też może nie jest komfortowo, jak się wchodzi, ale przynajmniej normalne są te siedzenia z tyłu. Cena tej Toyoty, którą za nią zapłacę, to jest 90 tysięcy złotych. Dużo, ale Toyoty są drogie. 2007 rocznik, Toyota z Japonii. Także moim zdaniem to był taki najbardziej rozsądny wybór, uczciwy zakup. I to będzie moja pierwsza Toyota, która wprowadzi mnie w ogóle w świat Toyotowców. Mam nadzieję, że to fajni ludzie mnie jakoś tak pozytywnie przywitają, co nie? Że
nie zhejtują mnie, że kupiłem najgorszą Toyotę czy coś. W ogóle bardzo chętnie skorzystam z doświadczeń ludzi, którzy jeździli tymi samochodami. Jeżeli macie jakieś takie porady, rady, co kupić, co wymienić, na co nie wydawać pieniędzy, to bardzo chętnie posłucham. Także oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym posiadaczem bardzo fajnego auta, które, tak jak mówiłem, może nie jest spełnieniem moich marzeń, ale już je bardzo polubiłem. Jak na razie naprawdę bardzo mi się podoba. Nie mam pojęcia, po co kierowcy jest tutaj ta łapka do trzymania się, bo w moim przypadku, przy moim wzroście, to służy do tego, żeby walić w to głową. I pierwsze moje metry w terenie FJ-ką skończyły się tym, że tak mnie bujnęło i przyładowałem w to idealnie głową, bo teraz jej dotykam w tym momencie. Także nie wiem, po co to jest dla kierowcy. Przecież kierowca się trzyma kierownicy. Bez sensu, a walnąłem się głową. Tak samo było we Fronterze, którą mieliśmy, i to była ta sama jazda. Siadałem i zaraz było walenie głową.